Na wałbrzyskich drogach dzieje się tak wiele, że kierowcy nie nadążają ze zmianami, dlatego zebraliśmy wszystkie najświeższe informacje o trwających i zakończonych właśnie remontach. Bardzo ważną inwestycją było wyremontowanie skrzyżowania ulic Wieniawskiego, Gagarina, De Gaulle'a i Alei Podwale. W ubiegłym roku na skrzyżowaniu pojawiła się sygnalizacja świetlna. Teraz doszła do tego m.in. nowa nawierzchnia i oznakowanie. Łączny koszt prac zamknął się w kwocie ponad 3 milionów złotych. Jest to inteligentne skrzyżowanie, to znaczy są urządzone, te skrzyżowanie jest wyposażone w spirale indukcyjne, które liczą przejeżdżające samochody i tam, gdzie jest większy ruch, te cykle są wydłużane, tam, gdzie mniejszy ruch, cykle są skracane. Kolejną ważną inwestycją na terenie miasta był remont ulicy 11 listopada. Prace były bardzo uciążliwe dla kierowców, ponieważ na czas ich trwania ruch odbywał się tylko w jedną stronę w kierunku dworca miasto. Wprawdzie drobne prace przy układaniu kostki na chodnikach nadal trwają, jednak najważniejsza wiadomość dla kierowców jest taka, że ruch odbywa się już w obu kierunkach. Bardzo zależało nam, żeby 1 września czy 2 września w momencie od rozpoczęcia roku szkolnego już mogły dzieci jeździć autobusami w obu kierunkach, bo jak uciążliwie było dojeżdżanie, to nie muszę przynajmniej mieszkańcom Wałbrzycha powiedzieć. Normalny ruch został także przywrócony na ulicy Sokołowskiego, na co czekali przede wszystkim pacjenci i personel szpitala. Dodatkowo wzdłuż tej ulicy wybudowane zostały parkingi, co także będzie dużym ułatwieniem dla osób przebywających w tym rejonie. Niestety termin oddania drogi do użytku nie został przez wykonawcę dotrzymany. Będą nałożone kary umowne, jeszcze nie została ta budowa rozliczona, ale na pewno będą naliczone kary umowne. Wciąż trwają prace na ulicy Armii Krajowej w ciągu drogi nr 35. Remontowany jest obecnie środkowy pas i choć ruch odbywa się w obu kierunkach, z powodu prac w godzinach szczytu można spodziewać się tam sporych korków. Kolejne utrudnienia czekają kierowców na innym odcinku Krajowej 35. Rozpoczął się remont ulicy Sikorskiego na odcinku między ulicami Wysockiego i Przemysłową. Ponieważ jest to droga dwupasmowa, a remont odbywa się na jednej nitce, ruch dwukierunkowy przerzucony został na drugą. Ze względu na to, że istnieje możliwość tam puszczenia w obu kierunkach ruchu, wyłączenie dwóch nitek spowodowałby paraliż. W przyszłym roku chcielibyśmy, żeby zrobić wszystkie ślimaki łącznie z konstrukcją, z nawierzchniami, kapitalny remont całego wiaduktu. Obecny remont ulicy Sikorskiego planowo zakończyć ma się jeszcze w tym roku. W przyszłym prace przeniosą się na drugą jezdnię. Remontowana jest także ulica Wysockiego, na której ruch odbywa się w jednym kierunku w stronę dzielnicy Biały Kamień. W planach na przyszły rok jest także remont ulicy Strzegomskiej i dalszego odcinka tej drogi do ronda przy łączniku ulicy Uczniowskiej. Przekazanie środków na tę inwestycję zadeklarował Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a 26 września głosowanie w tej sprawie odbędzie się w Sejmiku Województwa.